Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie wszystkich kochanych moich słuchaczy, subskrybentów, widzów na moim kanale. Dzisiaj powróżę ze złotego tarota z polskiej talii kart. Co było, co jest i co będzie. Czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wyciągnę, kochani, trzy karty i przyjrzyjmy się, jakie sprawy są teraz dla nas najważniejsze. Skupcie się, kochani. Ja potasuję karty i oczywiście w międzyczasie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Bardzo proszę, subskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, a YouTube będzie Was powiadomywał o moich najnowszych premierkach, codziennych filmikach dla Was. Kochani, komentujcie, czy rzeczywiście te karty z Wami rezonują. Też możecie mi napisać, jakie chcecie tematy wróżb, kochani. Oczywiście nie prywatne, osobiste, tylko kolektywne wróżby dla ogółu, tak? A jeśli pragniecie, bym powróżyła Wam prywatnie, osobiście, na osobności, to napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Napiszcie e-maila, a ja odpiszę Wam o różnych opcjach wróżb, pakietach, tak? Są różne do wyboru pakiety wróżb. Także zapraszam na wróżby osobiste. A teraz, kochani moi, wyciągniemy trzy karty. Co było? Co jest? I co będzie? W przełożeniu kart mamy as kielichów, czyli temat miłosny, emocjonalny, jakiś, który Was emocjonalnie tutaj porusza. A z kielichów to oczywiście szansa na nową miłość, tak? A z kielichów, kochani, to też coś nowego. Jakieś nowe emocje, poczuliście być może nową miłość. Zobaczymy. Co było? Sprawiedliwość. Oczywiście sprawiedliwość to karta wagi. Jeśli jesteście wagą, to jest na pewno czytanie dla Was. Ale ogólnie mówiąc, co było, być może sprawy administracyjne, sądowe, bardzo ważne, lub jakieś sprawy do wyjaśnienia, które ciążyły na Was, które należało po prostu tutaj wyjaśnić, usunąć, ponieważ są balastem zbytnim, tak? Sprawiedliwość mówi tu również o rozwodach, rozstaniach, o wyjaśnieniach spraw sądowych, czyli, nie wiem, sprawy rozwodowe, dzieci, podział majątku i tak dalej. Czyli to wszystko to było, tak? Być może już dobiega końca. Lub jakieś inne sprawy administracyjne ważne, tak? Lub jakieś wyjaśnienie spraw. Co jest? Król Buław. Wow. Kochani, Król Buław to osoba oczywiście bardzo atrakcyjna, charyzmatyczna, seksualna. Król Buław to osoba w średnim wieku, znaczy starsza, starszy mężczyzna, powiedzmy, od średniego do starszego mężczyzny, tak może to ujmę, i osoba, która bardzo jeszcze jest taka aktywna, seksualnie aktywna, życiowo, odważna, kreatywna, dążąca do celu, działająca szybko, odważnie, zmotywowana do działania, do obrony swoich różnych celów, tak? Także albo kogoś takiego poznacie, bo mieliśmy asa kielichów w przełożeniu, albo Wy powinniście być dzisiaj, teraz, w czasie teraźniejszym, w takiej energii Króla Buław, czyli działać odważnie, walczyć o swoje i kreatywnie dążyć do osiągnięcia swoich wszystkich celów. I co będzie? Paść kielichów.
Zakochanie, tak? Paszkielichów, jakaś młoda miłość. Paszkielichów to być może jakaś osoba młodsza od Was, niedojrzała jeszcze, tak? Która nie ma jeszcze takiego doświadczenia, ale emocjonalnie jakaś zakochana. Być może jakieś randki. Być może taka osoba się Wam przygląda, poznacie taką osobę i będziecie się spotykać, jakieś romantyczne tutaj nowe uczucia, być może nowe jakieś właśnie tu znajomości. Osoba, która Wam się przygląda, która być może, której się podobacie. Osoba młodsza od Was albo młoda duchem, wyglądająca tak młodocianie. I osoba zalotna, tak, flirtowna, romantyczna, emocjonalna. No i tutaj as kielichów i paś kielichów oczywiście mówi, że być może jakaś nowa miłość, nowe randki, nowe jakieś romantyczne spotkania, romantyczne uczucia. Tego Wam oczywiście życzę. I jeśli potrzebujecie wróżby osobistej, zapraszam na e-maila. Kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do usłyszenia już wkrótce.